Jerry, nie! Uciekaj, ona aktywowała się! Aktywowała się! Ratunku! W dzisiejszym odcinku razem z Chuckenem graliśmy w Robloxa i odwiedziliśmy naszego kumpla Szymona, którego później nazwaliśmy Jarek. Tak więc Jarek zaprosił nas na swoje urodziny. Byliśmy super szczęśliwi, że możemy się tam udać, ale co później się wydarzyło, było dość dziwne. Jego babcia zaczęła zachowywać się, no, dość nietypowo, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, co się wydarzyło, oglądajcie koniecznie odcinek do końca. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę. Dzisiaj wbijamy 2000 łapek w górę, więc nie zapomnijcie także zostawić subskrypcji na kanale, ponieważ jeżeli nie zostawicie suba, to zła babcia może przyjść do waszego mieszkania i no zresztą sami zobaczycie w dalszej części odcinka, co może wam zrobić, więc lepiej kliknijcie tą subskrypcję. Jak zawsze na sam koniec zapraszam was do sklepu Genesis, gdzie z kodem ADMIROS macie 10% zniżki na wszystkie klawiatury, myszki, słuchawki oraz wszelkiego rodzaju akcesoria, więc polecam wbić, link macie w pierwszej linijce opisu. Nie zapomnijcie także wbić na mojego Instagrama, gdzie często publikuję rzeczy, które nie pojawiają się na YouTube, więc jeżeli chcecie jeszcze więcej ADMIROSa i jeszcze więcej zabawy, wbijajcie tutaj, zaobserwujcie, a teraz czas na spotkanie z babcią. Ogólnie czekanie to będzie najgłupszy tryb, w jaki zagramy, ponieważ... Zobacz na mnie! Ojej, jaki słodziak malutki! Masz 9 lat, a ja 12. Tak właśnie wyglądamy teraz. Szymonek ma swoje urodziny w domu babci i zaprosił tam swoich przyjaciół. Nie ma nic lepszego niż prezenty i jedzenie tortu, prawda? Prawda? To jest historia. Pojedziemy do babci na urodziny twoje 9. Ja mam bekę ze swojego wyglądu, ale mi się kamera rusza, czy nic to jak nie upadnie. Grant ma visit story. Bo mam zamiar sobie kupić lepszy tripod, jeżeli o to chodzi. Hey guys, I'm so glad you were able to make it to my grand house. It's a pleasure to meet you all. We just finished getting everything set up for my birthday party. I just have to finish cooking a few things, but feel free to make yourself at home. Może podzielmy się rolami. Ten a właśnie, drobny. Czemu ja zapomniałem mam ci powiedzieć, bo czego? To jednak chyba nie są twoje urodziny, przepraszam. No. Tam jest Szymonek właśnie. Zapraszamy nas na urodzinki. Jej! No, co myślicie? Fantastycznie to wygląda, super urodzinki. Szymonek. Ja nie mogę. Co my Dobra. Musimy zrobić w ogóle? No, ogólnie to jest imprezka, patrz. Tu masz zadania jakieś, musimy Touch. Zrobić. Touch. O. Guys, look what I found. It's a znalazłem? Box. What is it? A box. We have musimy to być cicho. Bo to jaki kociak słodki. Kurde, to jest buffed kot. Buffed. To jest Chong. To jest Jerry, a nie Simon. Dobra. Kurcze. No dobra, to niech będzie Jarek. Ale i tak będę mówił na niego Szymonek. Sounds delicious. Ale o co chodzi, bo ja nie czytałem przez chwilę. Let's go eat then. Ja się załamuję, nie? Ja się załamuję, moja psycha kompletnie się... Moja... Nie załamuj się. Wszyscy zasiedliśmy, bo są urodzinki. No fajnie. Pod jedynką wciśnij sobie, byś zjedł i lewym. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Very delicious. Jaki pyszny burgerek. Jesteś super, Jarek, że nam zrobiłeś taki pyszny obiad urodzinowy. I don't feel so good. Nie czujesz się dobrze. O! Oh dear, are you allergic to anything? Jesteś alergikiem na wszystko? Jestem, mam alergię na pina. Zjadłem hamburgera. Na orzeszki. Mam to był, alergię to był na... burger z orzeszkami. To normalnie jest burger z orzeszkami, powiedz mi szczerze. In my bag. Ej, bo tu się historia toczy twoja. Musimy znaleźć twój plecak. Bag. Let's find bag. Find the chicken bag. Za 27 sekund umrzesz, jak nie znajdziemy twojego baga. O, ale fajnie, umrę. No nie fajnie. Gdzie jest twój bag? Szybko. Ale się intensyw zrobił gameplay. Nie wiem, nie wiem. Ale babcia. Się ja też nie wiem. Ja też. Lol. Nie umieraj, weź nie umieraj, bo nie przejdziemy tego nigdy. Zostaniesz sam. O, jest, wszedłem tu gdzieś. Jest, znalazłem twój bug. Touch. A, 3 sekundy. Myślałem, że nie będę w to... No problem, znalazłem twój plecak. Dobrze, miałeś tam swoje lekarstwa. Well, before you get party started, going to run to the store, gather some treats for the sleepover. We don't... Będziemy nocować tutaj. To fajnie, on nas przerobi na kotlety, tak przypuszczam. We will help to clean up for you. O, musimy posprzątać babci na chacie. We will help. Thank you. Ona wygląda tak grumpy strasznie. Ona co? Strasznie tak grumpy wygląda. Jak ten kot wygląda z przodu, jakby był wkurzony. Clean up the garbage, the decoration clicking on them. Dobra. Gdzie są garbage? To masz zaznaczone takimi niebieskimi wszystkie. To są dekoracje, które musimy posprzątać, bo urodziny już się skończyły. A, okej, okay. Sprzątam. Lodówka, tutaj, ja łażę, kurczę, po ten, patelnia, o. Chowam patelnię do kieszeni. Nie. W ogóle cały czas muzyczka gra, masz włączoną muzykę? Mam włączoną muzyczkę. No dobrze, bo tutaj jakby to jest ważne. Dobra, na górę nie możemy pójść. Są tu jeszcze jakieś dekoracje? Nie widzę nic, co mógłbym joinknąć.
Toster jedynie. Tu jeszcze jest, tu jest takie dekoracje. Ty jąknij. Dobra, pyk. O, zrobiliśmy wszystko. Elo, ziomeczku. Nice stanę, job, guys. Dziękujemy. Stanę ci na głowie, ziomeczku. Staję ci na głowie, ziomeczku. Jak się z tym czujesz? Możemy pooglądać telewizję. O. Jestem na szafie! I have a high ground. Ej, aż mi się przypomniał, bo ja dzisiaj trenowałem Fortnite'a. I have a high ground. To pooglądamy sobie telewizję z Jarkiem. On nie tepło mnie, ja chciałem na czasie posiedzieć. Halo, nie robi się tak. That aquarium looks so amazing and full of wacky events. I wish ktoś zrobił nawet telewizor. Hi, my name is Susan. Of course you can go into the aquarium. It's completely free. Did somebody say free? Completely free. You can feed fishes, find secrets, see amazing creatures and so much more. Holy cow, that sounds amazing. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. Powiem ci tak, ten typ mieszka u babci, nie? Patrz, co mieszkanie z babcią robi z ludźmi. Jaki on jest buft dosłownie. No. W porównaniu ze mną. Ja jestem takim pięćheadem, a on takim kuźma grubym kolegą, który siedzi koło mnie, no, dosłownie. Dokładnie. O, babcia zaraz wróci, ale to jest horror. O, to się rozkręci, zobaczysz. Babcia będzie chciała... Mam apteczkę jak coś. Mam aptekę. Typy. Wow, ale zobacz, jaki ma zarąbisty pokój, chłop. Do nocowania wszystkich kolegów może tu przenocować. Czemu on ma kuźwa tę normalnie zieloną szkołę w domu? What the fuck? No zarąbiście. Nie chciałbyś jako dziecko mieć tyle zabawek i zapraszać tutaj swoich kolegów? Niby tak, nawet mówiłem gdzieś nieświeżo, że mam salę gimnastyczną w domu. O, jestem piłką, patrz. Utknąłem w koszu. Co? Admiros, utknąłem. What the hell? Dlaczego, Czakon, utknąłeś w koszu? Mogę ja też? Mogę. Jej! Jesteśmy jak bracia, w jednym koszu urodzeni. Utknęliśmy w koszu. Zajebiście. W ogóle coś mówię, bo tu się ta historia toczy teraz. Będzie na miniaturkę, nie? A, dobra, podniosłem piłkę i zasnąłem, dobra. Dobra. Widzisz, jak cię to wyczerpało mocno, podniesienie piłki. Guys, did you hear that? O, spooky. Mów swoim głosem. Co słyszeliśmy, o co chodzi? That there, it is again. Co się dzieje? Wszystko w porządku? Pyta Jarek. There is just some loud noises coming downstairs, I think. Babcia wróciła, ale czemu babcia wybija szybę? Czy powinniśmy na wszelki wypadek to sprawdzić? Czy powinniśmy? Było pytanie. Może potrzebuje naszej pomocy babcia? Let's go! Alright, let's go. Jerry zginie. Czuję, że to się źle skończy. Coś mi mówi, że Jerry zginie jako pierwszy. Follow. Dobra, nie followujemy, ziomeczka. Czemu w ogóle jesteśmy tak negatywnie nastawieni do tej babci? Może babcia się przewróciła. Chciałem zeskoczyć schodów, halo, nie robi się tak, nie próbuję. Zobacz, jak ten kot śpi. Jest tak gruby, że śpi tak bokiem. Zarąbista animacja. O, mówisz, że babcia lunatykuje. No. O kurczę. O, babcia. Czy ona będzie nas... Czy ona cię goni? Uciekaj, Admiro. Nie, ona lunatykuje. Ona cię goni? Nie, ona... Hide away, grant my sleep waking, don't wake her up. Dobra, czyli nie możemy w nią wchodzić. Don't worry, I'm gonna help her back to the bed. O, coś mi się... On zginie pierwszy. Jerry, nie! Uciekaj, ona cię goni! Aktywowała się! Ratunku! Wiedziałem, że tak będzie. No weź ją ode mnie! Musimy ją jakby... Nie wiem, co musimy zrobić, ale się aktywowała. No aktywowała się, teraz skacze i próbuje cię dorwać. Dobra, telewizor. Mamy dobra, po prostu telewizor uciekać. Telewizor nie jest superior. Czekaj, szybko musimy uciekać. Co ja muszę zrobić? Mamy po prostu uciekać no, przed nią. Zostaw mnie, stara babo, kurde. Ona cię lubi, ona chce się do ciebie przytulić po prostu. Czy można wejść do góry? Nie, nie możesz, musimy po prostu uciekać pewnie przez... A, wzięła się na mnie! Jakby co na zleczenie. Wow. Au! Uderzyła cię. Kota mi sprzedała, no. What the heck happened? A czym on zniknął? O, I dobra. I don't know, but that was terrifying. IDK, kurde, IDK, ziomeczku. Nigdy nie wiedzieliśmy, że ona coś takiego robiła. Co to za zwrot akcji, że on jeszcze żyje? Myślę, on że po umarł. Prostu ona coś mu zrobiła, albo on gdzieś się schował. Follow, okej, mamy za nim iść. W ogóle zauważyłeś, że każdy obraz babci jest taki typowo anime? Tak, bo babcia to jest ona za młodu. O, bo tu się historia dobra toczy. Grab the planks. By clicking. Joink, wziąłem. Planks, masz jednego planka? And okay, place them at the granny's door. Gdzie jest granny's door? Tu jest muzyka. Kurde, dramatyczna. Dobra, babcia za zamknięta, jesteśmy bezpieczni. Aha, jeden. Musimy więcej planków znaleźć. Mam jeszcze jeden.
Tak? Nie, że coś, ale deska zasłania mi aktualnie widok. Zabunkruj babcię i mamy tutaj już luzik. Co my robimy? Dobra, follow. Zabunkrowane. A on na górę idzie, chłop. Jarek idzie na górę. Widzę, jaką on ma animację. Żyje z babcią, więc się nie dziwię, że ma taką animację. I'm spooked. Dobra, idę ten, utknąć w koszu. Dobra, możemy uciec z frontowymi drzwiami, tylko jakby nie wiem, czy to jest bezpieczne. O nie, jest alarm włączony babci. Czy znasz kod, Jarry? O, nie powiedziałem mu kodu. Wiesz, co mnie śmieszy? Że jego awatar jest rysowany, a twoje to po prostu takie zdjęcie z boku dosłownie. Oj tam. Oje, i ta moja morda. Black box. I mamy iść do piwnicy? Oszaleli chyba. Yeah! Czyli musimy znaleźć inne wejście, które nie włączy alarmu. Sprytne. Where could it be? O, babcia na to zbiła. O nie, to ona. Yep. Co to było? Help me. O, babcia będzie zła. She will be fine. Nic jej nie będzie. Albo ona się wkurzy. Ona wyskoczyła z okna. O nie. Just hide in case. Dobra. W razie gdyby coś się stało, mamy się ukryć. No. Czy on czy to otworzy? Ta, łom. Tak. Half-Life'a. On jest szalony. Oj. Żegnaj, Jerry. I ten krzyk. Jesus. I ten krzyk standardowy. Okej, okay, musimy znaleźć klucz i otworzyć drzwi do piwnicy. Jeee, tylko da się potwierać? We have to see if Jerry is okay. Let's just go, guys, come on. Dobra, chodźmy zobaczyć, czy Jerry żyje. Enter the grandma room. Dobra, okay. Wbijamy. Elo? Siema? Nie ma Jerry'ego. No bo ona go porwała. Ale łańcuchy, powiem ci szczerze, ciekawe to. Jest i klucz. Give me that key. Jest! Mój klucz. Masz? Okay. Dobra. Mam klucz. Otwieramy piwnicę. A Jerry, wiedziałem, że Jerry umrze. A nie, tą skrytkę. Black box. O, kolejny klucz. I to będzie tutaj. Ale to jest głupie. Jaki ty jesteś mądry. No kurde, jestem five-headed, no. Patrz na mnie. Five-headzie tutaj. O. Dobra, idziemy. Piwnica. Looks creepy. Dobra, wpuść mnie tam, kurczę. Przestań no gadać. Daj chwilę. Musisz postać przed tymi drzwiami i pozastanawiać się, czy jest ciężko, czy jest strasznie. Dobra. O, siema. Jakieś notki. O. Kepucz. Jerry utknął. Jerry w ogóle żyje? Żyje, no przecież ona mu nic nie zrobiła, ona go tutaj zamknęła. Zielony klucz tutaj trzeba będzie znaleźć. I chyba nie widzę go. Tak, Jerry, przyszliśmy tutaj, nie wiadomo skąd. Znaleźliśmy klucz czarnej skrzynki. Don't know, we haven't seen her. Dobrze, nie widzieliśmy jej. Sam znalazłeś? Butelka? Chcesz się na... O, jestem na szafie, patrz to! Co? Ej, bo zbagujesz i wyskoczysz przez tekstury przez przypadek. Stoję na szafie. Just don't think living is a good idea, to nie jest dobry pomysł. O! O, no ja sobie zostanę. Czyli tu są dwie i... dwie? Chcesz tu zostać? Go! No! Będzie ciekawie. Ja wybrałem... Co jest? Czemu wybrał twoje? But I'm scared. No i babcia tu przyjdzie i nas pewnie zabije. Promise nothing no, bad will happen. Ja jestem ciekaw, jak się ta sytuacja rozwinie. O, ona po prostu śpi, więc możemy wrócić do łóżek? Co? Mamy wrócić na górę i iść spać? Czy tego Jerry'ego powaliło? Ale on wolno... Nie, mogliśmy uciec stąd i przeżyć, a teraz idziemy spać sobie i podczas snu babcia nas załatwi. Ej, co się stało z... Mówiłem? Mówiłem? Co jest grane? Mówiłem ci? Co jest grane? Dziękuję, Jerry. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No i mówiłem? Pali w moją pułapkę. Teraz czas na rytuał. Rytuał? Jaki rytuał? Kurde. Co jest, kuźma, krania? Co się dzieje? What the fuck is that? Co ty zrobiłeś, Jerry? Jaki on uśmiechnięty. On od początku był pod jej kontrolą. Co? Rzuciła na niego zaklęcie? What? Nie możesz uciec. That easy, czyli tak łatwo nie możesz. Wiedziałem, że to będzie złe. Sam wpadłem na ten pomysł, żeby zostać, ale mam zmienne zdanie. Wow. No, teraz chcesz uciekać, a dałeś stay, widzisz? No. O, wszystko zablokowane, pozdro. Secret, o, code only I knew. Czyli musimy znaleźć pewnie sekretny kod. Jerry nam wyjaśni, w jaki sposób będziemy mogli zdobyć kod i się stąd wydostać raz na zawsze. Jerry, do it. Ten ma grama with keys. Okej. Okay. Czyli musimy znaleźć pewnie... Oh, receive all five keys and place them in their slots. Okej. Okay. A paper with the code will appear somewhere hidden in the room. Okej. Okay. Once you find the paper, you can press the code in the alarm system and you will coś tam. Tak, i wtedy się wydostaniemy. Dobra, zaczynamy.
Czyli gdzieś tutaj? Good luck. Wszedłem do piwnicy z powrotem. Znalazłem klucz. O, teraz dopiero będzie można pewnie. Tak, jeden klucz. Drugi klucz. Trzeci. Czwarty. Jeszcze jeden. Jeszcze jednego nam brakuje. Pewnie gdzieś tam jest ukryty. I głupie oczy. O, jest, za fotelem. Jezu, dobra. Za fotelem, mamy dobra, mamy wszystkie. That was easy. No, to było nawet S. I teraz gdzieś pojawi się tutaj karteczka. Jest, te oczy się patrzą. Find the hidden paper, mam. Szybko poszło. I found the paper, guys. Mamy to. Mamy to. Oh yes. My god! We can actually escape this! Defeat the task. Czekaj, co by się stało, jakbyśmy wybrali ucieczkę wcześniejszą. No. Jej, czekaj, nie udało nam się. Locked out there. What? O, coś się jeszcze wydarzy. Put the code. Ja. O, dobra, już, mamy dobrze. Wychodzimy. Nara, babcia, elo. Ty wyszedłeś, ja nie wyszedłem. Ty też wyszedłeś u mnie na animację. Ja nie widziałem siebie. Where are we? Co jest? Za jakiś labirynt. I have no idea. Nie wiem, sam się zapytałem siebie i sam sobie odpowiedziałem. Ale może dwie niejaźni. What do co we do now? Co robimy? Nie wiem. I have no idea. Też sobie odpowiedziałem. Wow. Trzęsienie ziemi. What was that? Okej. I don't know. What did we get ourselves into? I co dalej? Watch rewarded. Wygraliśmy. Bad Yay! Ending. Grandma visit story. Czy to już jest koniec? Tak, to zdobyliśmy bad end. Udało się, przetrwaliśmy. Znaczy nie przetrwaliśmy. Zdobyliśmy bad end i dołączyli do ciebie ludzie. Widzę, że dołączyli do ciebie ludzie. Ale wrzuciło nas na jakiś serwer po prostu, wiesz? Dobra, wrzuciło nas z naszego serwera. No, to kończymy. Elo, cześć.